Mam tutaj na górze cały taki blok już teczek z tematami, o których milczą polskie media. Dlaczego milczą, to jest inna sprawa, zawsze jest jakaś selekcja, ale gdybym miał tak wymieniać najważniejsze białe plamy, to powiedziałbym, że one dotyczą ekologii i ochrony środowiska. Znaczy, Tygodnik Powszechny, mówię o tym z prawdziwą dumą, jest jedną z niewielu gazet tygodniowych, które regularnie dotykają tematów fundamentalnych, a jednocześnie uznawanych za tematy niszowe. Takie tematy jak efektywność energetyczna, grożące nam braki w dostawach energii, przepychanki między Polską a Komisją Europejską dotyczące tego, czy budować w Polsce nowe elektrownie, czy nie. To są tematy niesłychanie istotne, a jednocześnie są to tematy spychane gdzieś na ostatnie strony dodatków ekonomicznych. Efekt będzie prawdopodobnie taki, że jak już odpukać za kilka lat, zaczną się planowe wyłączenie energii, to tradycyjnie zapytamy wtedy, a gdzie były media, gdzie była kontrola społeczna, czemu nikt wcześniej o tym nie rozmawiał. Jest jeszcze czytelnik i widz, który jak zapytamy go, co chciałby mieć na ekranie telewizora albo w gazecie, to powie, chciałbym mieć informację pogłębioną, poważną, publicystów, wolną od taniej sensacji. Natomiast jak idzie do kiosku albo włącza telewizor, to wybiera fakt albo szybkie, błyskawiczne informacje, które ulatują z głowy.